Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest pierwszy vlog na naszym kanale. No i tak, słuchajcie, ogólnie mam na początek taką małą misję. Otóż mam zrobioną kawę i z tą kawą muszę sobie gdzieś dojść, żeby jej nie wylać, ale żeby też sobie ją fajnie postawić. Także poczekajcie chwilę i zaraz będę wam mówił dalej, o co chodzi, bo plany na ten vlog są naprawdę ciekawe. Także zaraz wam wszystko wyjaśnię. O, czekajcie, tu jest jakiś pieniek. Ja sobie może na tym pieńku tutaj postawię kawę, także okej. W ogóle zobaczcie, w jakim to jest mega fajnym kubku zrobiona kawa. Oczywiście kubek z Minecrafta musi być, bo jak żeby inaczej. No i tak, ogólnie jeśli chodzi o samą jakość, na razie będziecie widzieć kubek, także sorki. Jakby jeśli chodzi o samą jakość tych filmików, nie będzie ona jakaś super. Teraz w ogóle wieje wiatr i pewnie gdzieś to tam będzie słychać. W każdym razie, tak jak mówię, nie będzie to jakoś super, ponieważ to jest nagrywane telefonem na ten moment. No i jeśli te vlogi będą wam się podobały, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeśli będą wam się te vlogi podobały, to będzie tych vlogów więcej, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jaki jest plan na dzisiejszego pierwszego vloga na kanale? Słuchajcie, plan jest mega, bo ogólnie jedziemy z ziomeczkiem do Katowic. Właśnie na niego czekam, za pół godziny powinien po mnie być. I w ogóle zobaczcie, kto tutaj do was przyszedł. Czekajcie, ja się tak jakoś ustawię. Zobaczcie, kto do was przyszedł. To jest ogólnie są trzy koty. To jest akurat Perełka, także Perełka do was przyszła też się przywitać z wami. Także zobaczcie w ogóle, jakie ona ma śpiochy. Ona tylko śpi i je. I to jest właśnie Perełka, także już będziecie wiedzieli, że jest Perełka. No i słuchajcie, ogólnie jest tak, jeśli chodzi o moją twarz, to na ten moment swojej twarzy nie chcę pokazywać. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w tym vlogu, ale wydaje mi się, że mojej twarzy nie zobaczycie, także mówię to na wstępie, choć nie gwarantuję, może gdzieś ta twarz się pojawi. W każdym razie to nie jest na ten moment istotne, ponieważ jedziemy do Katowic, jedziemy obok Katowic, właściwie 12 km od Katowic na działkę do ziomeczka. Także na tym vlogu na pewno zobaczycie moich ziomeczków. Tego ziomeczka, do którego jedziemy, to na pewno kilka osób z kanału zna. Osoby, które były ze mną dłużej na kanale, to na pewno tą osobę znają i będzie to dla tych osób miłe zaskoczenie. Także co, czekam na ziomeczka i lecimy do Katowic. Okej, także słuchajcie, właśnie przyjechał ziomeczek, także idziemy do samochodu. On totalnie nie wie, że vlog jest nagrywany, także go troszkę zaskoczymy. No i co? Myślę, że możemy iść. Zobaczymy zaraz, czy będzie zaskoczony. Samochód oczywiście stoi. Także siemaneczko. Ej, ogólnie to vlog nagrywam. Ja muszę do domu, bo bluzy zapomniałem. Będziemy przejeżdżać, to wezmę. Coś miałem, coś jeszcze, czy? Wszystko chyba. Dobra, także wszystko mamy i myślę, że możemy ruszać w trasę. Ogólnie trzeba będzie jeszcze zatankować, nie? Tak, musimy. A ty jeszcze kabel musisz kupić, nie? Nie, właśnie mam kabel, ogarnąłem tak, sobie. No. Tu masz jakby co ładowarkę. Dobra, spoko. Także jedziemy już z ziomeczkiem i zobaczymy, ile czasu nam zajdzie. Jak myślisz, z 5 godzin będziemy jechać? Nie, około 4,5. Dobra, także widzimy się jeszcze za chwilę pewnie gdzieś na stacji. Okej, także ogólnie czekamy na ziomeczka, jesteśmy już w samochodzie i jeszcze pewnie zrobimy przystanek gdzieś na stacji benzynowej, aby się zatankować. Ogólnie ziomeczka nie widzieliście, o, idzie nawet, ale to na razie wam go nie pokazuję, także później na pewno go jeszcze zobaczycie, także widzimy się za chwilę. Szybko się tankujemy i lecimy do Katowic, także szybkie tankowanko i lecimy dalej. Okej, także mamy jeszcze jakieś 150 km. Zatrzymaliśmy się na McDonalda, także szybko zjemy coś i jedziemy dalej. Także widzimy się za chwilę. Dobra, to teraz słuchajcie, co najciekawsze w podróżach, czyli
jedzonko, bo jak żeby inaczej, po drodze trzeba oczywiście zjeść. Ej, ale serio, tu jest tyle ludzi, że to jest jakaś masakra, nie? Tak bym wam pokazał, ale nie chcę za bardzo ludzi też nagrywać. Ale tak z grubsza. Ło, powiem ci, że zaszalałeś. Okej, także mamy już nasze jedzenie i szybko zjemy i lecimy dalej. Ariel, będziesz jadł? Pewnie. Dobra, także jest jedzone i lecimy dalej. W ogóle długo czekaliśmy na to jedzenie, ale jakoś się doczekaliśmy, także... Dzień dobry. Tak? Głos się skończył. O nie, co teraz zrobimy? Nie dojedziemy do Katowic. Będziesz zapierniczał z kanistrem. Słuchajcie, przed nami Katowice i teraz tylko musimy dojechać do naszego punktu, czyli na działkę i zobaczymy, czy zostaniemy tam w ogóle Polnara, czy nas nie oszukał. Ogólnie tak wyszła sytuacja, że stoimy w korku razem z Polnarem, do którego właśnie jedziemy. Tam takie brzydkie auto białe, to jest on. Menelu! Głowę wychyl! Dobra, także słuchajcie, plan jest taki, że zajeżdżamy jeszcze do Biedronki, aby kupić coś na wieczór, jakieś tam piwko i tak dalej, jakieś jedzonko. Także za chwilę sobie wjedziemy chyba. Tak. No i za chwilę ogólnie, bo dużo osób nie wie, kto to jest. Także zaraz tutaj, zobaczycie. Czekaj. Tylko musimy znaleźć miejsce parkingowe, a to może być mały problem. Także cofka. I tak jak mówię, dla osób, które nie wiedzą, kto tu jest tam w tym białym samochodzie, to zaraz się dowiecie, zaraz zobaczycie. I na pewno będzie to miłe zaskoczenie dla osób, które są już dłużej na naszym kanale, także za chwilę będzie spotkanko. No hej. Co tam? Nie, tam nie ma parkingu ani nic, jest tylko droga dla tych. No, nie ma gdzie zaparkować, totalnie. Ale nie wiem. Siemaneczko. Co tam, Medel? Zamknij okno, bo mi... Cześć. Zamknij okno, bo mu nie zamkam przycisk. No właśnie. Dzień dobry. No to dobra, poczekaj, bo może wyjdziesz. A gdzie masz kobietę swoją? Dobra, także ogólnie akcja Biedronka. I tu już dwa paśmiżuchy coś wybierają z drugiej strony, także idziemy do nich. O, już dwa pasibrzuchy coś do jedzenia wybierają na wieczór. Ładuj do koszyka. Papryka? Nie, papryki nie. Dobra. A co ty tu wziąłeś? Co ty? Cebula, ziemniaki. Dla ciebie będzie. A ty byś gotował? Też? Jakaś? O, ty cebulca zapuściłeś, pokaż włosca. Miałem się ogarnić. Ty, ale serio, będziemy kociołek robić? Tak? A umiesz? Taki profesjonal? Okej, także słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy już na działeczce, tak to wygląda mniej więcej. Nie mogę wam za bardzo pokazywać, ponieważ to nie jest moje, także no nie mam takiej możliwości. Ale co, jeżeli będzie się coś ciekawego działo, to na pewno coś wam pokażemy, a jeżeli się nie będzie nic działo, no to po prostu widzimy się jutro w Katowicach, bo na razie jesteśmy poza Katowicami, także zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, także... We'll be right back.
będzie jedzone. O, ja mnie zamina w ogóle. Magula, gówna z cebulą. Będzie jedzone. O, jeszcze łyżkę. Daj mu cały garnek. Masz, w razie czego jeszcze jest. Dobra, także uwaga, akcja Tesco. Nocne chodzenie i nocne kupowanie alkoholu. Tu idzie. Poważnie, to? To nie nocne, to jednak nie nocne. I ty to nazywasz family content, tak? Tak, to jest family content na YouTube'a. Nie pijcie alkoholu, powiedz, nie pijcie alkoholu do kamery. Nie pijcie alkoholu. Piccolo sobie weź. Jest, mamy piccolo. Macie piccolo? Serio? Ja się stwierdziła, że nie piję i kupię. To mam mało. O, to jest myśl. A ja kupuję te butelki. No, wytłumacz widzą. Bo są wytłumacz fajne, widzą. Bo fajne butelki. Czekaj, teraz chodź tutaj. Tłumacz. Będę robił nalewkę. Tłumacz widzą. Nalewkę. Nalewkę robisz? Będę robił. O. Czekaj, zrobiliśmy zjabłka. Dobra, zjabłka teraz nalewkę? Zrobiłem wiśnie. Wiśnie, ten, wino. A dasz spróbować? Jak przywiozę. Powiedz lepiej wszystkim, kiedy na YouTube wracisz. Wolnar TV. Nigdy. Wolnar TV. Nigdy, never. A dlaczego? Alkohol to moje życie. Okej, wszystko jasne, także Wolnar TV nigdy nie wrzuci na YouTube'a. Bezużyteczny. Ale mieliśmy drzewo rąbać, a ty co? No to przyniosłem, żeby rąbać. No to chodź. Też robię? O, uwaga, Wolnar TV będzie rąbał drzewo. Zobaczcie. To jest prawdziwy mężczyzna. Męski, mężczyzna, patrzcie na te smukłe mięśnie. Patrzcie na te tatuaże, to świadczy o tym, że to jest prawdziwy mężczyzna. Widzicie to? A tam co się dzieje? Ja słyszałem, że ty nie chcesz być nagrywana. Ale ona nie jest nagrywana, tylko ty jesteś. Nie bój się, my to mamy opanowane wszystko. Odczep się z tą kamerą, bo dźgnę się siekierą. Czekaj, co mówiłaś? Świecisz mi tym po oczach, wiesz? Nie wiele widzę. Jak to nie ja świecę? Ja tylko kameruję. Ja tu nic nie robię. Pokaż swojego wilka. No. Nie ma się czym chwalić. Pokaż wilka. Co, żałujesz? Ale mówiłeś, że wilk ci się podoba. No ale nieważne, nikogo nie interesują moje tatuaże. Znaczenie mojego tatuażu nikogo niech nie interesuje. Jak kiedyś będę się chciał chwalić tatuażami, to się pochwalę u siebie na kanale, a nie na jakimś marnym kanale. Kogo? Powiedz, świecisz teraz na niego. Na kanale kogo? Marnym jakimś. Ale kogo? Nieważne, kogo. Na byle jakim kanale się nie będę chwalił. Jakie oczy zrobił. Kochani, on chce mnie okaleczyć. Nawet nie wiesz jak bardzo. Będziesz chciał jeszcze ze mną nagrywać, prostaku. Ale co nagrywać? Minecrafta. No jasne. Widzisz jaki ze mnie misz z survivalu. Ty minecraftowy świrze. Okej, także słuchajcie, drugi dzień w Katowicach. Dzisiaj już wracamy do domu. Na ten moment jeszcze musimy zajść do koleżanki, aby odebrać jedną rzecz, którą pokażę wam później. Na razie wam tego nie pokazuję, ale jest to coś naprawdę ciekawego, także za chwilę wam to pokażemy, jak już to odbierzemy, także lecimy. Okej, także słuchajcie, znajdujemy się teraz pod katowickim spotkiem, także zobaczcie jak to wygląda. Pierwszy raz tutaj jesteśmy, także dla nas jest to coś mega, mega nam się podoba. I wiem, że na filmiku nie będzie tego widać tak dobrze, w każdym razie jeśli ktoś nie widział, to ma okazję sobie chociaż na filmiku zobaczyć. No i wygląda to kozacko, ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą chciałem wam pokazać, to jest, uwaga, uwaga, coś mega fajnego, zobaczcie, to jest legendarny miecz z PGA 2014, który właśnie odebrałem od pewnej osoby, którą oczywiście pozdrawiamy. I zobaczcie, co tutaj jest na samym środku napisane. Na samym środeczku. Mega fajny napis Stevie.
Ogólnie są tu wszystkie podpisy. Na naszym Instagramie będziecie mogli zobaczyć sobie te zdjęcia. Ja kilka zdjęć porobię i na Instagrama wrzucę. Także wszystkie podpisy, które tutaj są, będziecie mogli tam zobaczyć. I podpisy są tu naprawdę wielu youtuberów. Było to robione najprawdopodobniej na PGA 2014. Także zobaczcie. Polnar TV nawet jest tutaj. To jest jeszcze nieetyczna. Jest naprawdę bardzo dużo podpisów. Także naprawdę kozak.